Hej, cześć, ja jestem KR, a to jest kolejny odcinek z serii Gothic, część druga. Aktualnie znajdujemy się nieopodal miasta Corinis, no i dotarliśmy tutaj w ostatnim odcinku po tym, jak udało nam się odprowadzić, tudzież odeskortować Diega na granicę Górniczej Doliny. Także tą jedną kwestię mamy załatwioną. Ponadto złożyliśmy wizytę na farmie Onara. Tam też rozmawiałem z Wilkiem, no i przeszkoliliśmy się nieco w zakresie takiego bieglejszego posługiwania się łukiem. Aktualnie mamy 54%. Wydaliśmy większość z tych punktów nauki, które zgromadziliśmy. To jest, no, poszło 30 punktów. Zostały 2. A do następnego poziomu, no, musimy wbić jakieś 6000. Także, no, niby niedużo, zobaczymy, jak to nam tutaj pójdzie. W każdym razie jest jeszcze kilka kwestii, którymi chciałem się zająć w samym mieście. To też myślę, że możemy się tam teraz wybrać. Przydałoby się złożyć wizytę kilku kupcom, może jeszcze dokupić nieco strzał, porozmawiać sobie tam z niektórymi osobami, no i być może się zdrzemnąć, bowiem godzina jest 16:43, także pokrzątamy się tutaj jeszcze po samym mieście, spróbuję się kimnąć, a o świcie skoczymy sobie do posągu Innosa. Może nas gdzieś tam łaskawy pan pobłogosławi i tym samym wbilibyśmy ostatni potrzebny punkt, czyli 160 punkt zręczności do tego, aby założyć smoczy łuk. To by było coś. Zobaczymy, czy się uda. Tutaj chłopaki chyba nie mają żadnych nowych towarów. Tak mi się wydaje. Możemy sobie raptem kupić po prostu 50 strzał i tyle. Natomiast skoro tak, no to myślę, że od razu możemy podejść tam. Może złożymy wizytę Watrasowi. Mamy jakąś kamienną tablicę. Warto było ją oddać. Porozmawiamy też sobie z Kawalornem. On kiedyś siedział na ławeczce i chyba dalej tam siedzi. Zobaczymy. Dobra, słuchaj, Watras. Mam dla ciebie kolejną kamienną tabliczkę. 30 punktów doświadczenia. Świetnie. Przyjmij w nagrodę te kilka eliksirów. Dobra, coś tam otrzymaliśmy, spoko. Zobaczmy, czy tutaj jeszcze coś ciekawego w ogóle jest. Raczej nie. Trochę gadania i tyle. Dobra, tu jest Kawalorn. Z nim też by się przydało pogadać i zameldować, że byliśmy w jego chacie w Górniczej Dolinie. Byłem w twojej chacie w Górniczej Dolinie. A Innos, a zatem jeszcze stoi. Mądrości. No stoi, stoi. Jeżeli mówisz o torbie pełnej rudy, tak, mam ją. Ale z ciebie, spryciule, wiesz o tym? Ze sobą? Dam ci za nią 100 sztuk złota. Nie znosił widoku światła i niszczył wszystko. Nie, ale mam kawałki rudy. Nie, ale mam kawałki rudy. Też dobrze. Okej. A dlaczego ją zostawiłeś? Że w ten sposób kto mógłby przypuszczać, że w Corinisie ruda jest tak cenna? Ani jasność, w kolonii za głupi kawałek rudy nie dostałbyś nawet miejsca do spania. No, trochę prawda. Dostać po głowie za kawałek rudy. Stanął więc między swymi braćmi. No dobra. Próbował pojednać ze sobą. Ją odzyska. Jednakże bez skutku. Daj mi 100 sztuk złota, a przyniosę ci rudę. Ciekawe. Czyli co, możemy mu teraz sprzedawać te kawałki rudy? W sumie nam się do niczego chyba nie przyda, ani nie będziemy raczej wykuwać z niej nic. Więc chyba można ją sprzedać, zobaczmy. O, jeszcze 500 sztuk, 500 doświadczenia dostaliśmy. Prawdziwy z ciebie, przyjacielu. Dziękuję. No dobra, czyli po prostu jeden kawałek żeśmy mu oddali i tyle. Może być. Zobaczmy, czy tutaj stary alchemik ma coś ciekawego. Hej! Zobaczmy, jakich receptur możesz mnie nauczyć. No tutaj raczej słabo, bo szkoda punktów nauki przeznaczać na te receptury. Musisz sam wybrać. Moglibyśmy sobie ewentualnie poprosić o jakiś
No tylko i wyłącznie o esencję many, bo ekstrakt leczniczy to troszkę jednak mimo wszystko za dużo. Ciekaw jestem, czy dojdziemy do takiego pułapu w jakim, na jakimkolwiek etapie tej rozgrywki, gdzie po prostu punkty nauki będą nam zbędne i nie będzie na co ich za bardzo przeznaczać. Chyba nie, jednak pokaż mi nawet na te, które mamy aktualnie jest ciężko. Ognista pokrzywa, bagienne ziele, trochę rdestów. No ma tu jakieś rupiecie, ale raczej nic ciekawego. Dobra, to chłopa zostawimy, czyli te dwie kwestie mamy załatwione. Skoczę jeszcze do Halvora, zobaczymy, czy mogę mu sprzedać jakieś garnki i inne drobne rzeczy. Może akurat... Tu się raczej nic nowego nie pojawi, podejrzewam, jeśli chodzi o zlecenia od chociażby Gildii Złodziei. Choć może warto by tam ewentualnie zagadać i zapytać. Zawsze to powtarzałam. W końcu to była jego... Dobra, sprzedaż starych talerzy i kielichów. Wróć, kiedy będziesz miał jeszcze jakieś talerze albo... Co, już nic nie masz? W sensie ja nic nie mam? Chyba nie, ciekawe. No dobra, czyli wszystkie te rupiecie, które mamy... to nimi nie jest zainteresowane, a powinniśmy mieć tam jakieś świeczniki i tego typu rzeczy, to myślę, że pogonimy to też tam gdzieś może na ryneczku. A jeszcze podejdę sobie do Bospera i sprzedam mu skóry, plus może kupimy kilka strzał jeszcze, może z 500 tak sztuk, żeby mieć te 1500, może się przydać. Dobra. Tutaj powinniśmy gdzieś może spotkać, o tak, najpierw z Mateo. Kradzież tego mieszka będzie trudne, to jeszcze Matea możemy tutaj opędzlować. Pięknie. Pokaż mi swoje towary. No właśnie. Co on tutaj ma? Co to jest? Leśna jagoda, to się raczej nie przyda. Dobra, to słuchaj. Sprzedam ci jakieś klamoty takie, które nie będą nam potrzebne. Może nawet moglibyśmy sprzedać jakieś butelki wina, tego typu rzeczy. To raczej... nie będziemy z tego użytku robić, więc sprzedajmy mu 29 sztuk wina, do tego 11 butelek wody, jest jeszcze gulasz, choć on nie jest gulaszem jakimś magicznym, chyba takim zwiększającym siłę, jest jeszcze miód, tu jest mleko, mam nadzieję, że to nie będzie potrzebne, zobaczymy, sprzedamy mu mleko, sprzedamy mu miód, sprzedamy 12 sztuk ryb, do tego jest jakaś ostryga, 61 butelek piwa, a bierz pan 60 butelek ginu. Tutaj mamy biały rum i grog prawdziwego marynarza, to też możemy posprzedawać. O, coś takiego. Tu są młotki, jeszcze owadzie mięso też jest, smażone mięso. Tutaj mamy 54 sztuki surowego mięsa. Pytanie tylko, czy mi się chce to przerabiać i stać przy patelni. Chyba myślę, że po prostu sprzedamy tak i tyle. Nie będziemy tego użytkować. No i dobra, jeszcze mówiłem o miksturach, więc to też możemy pogonić. Wystarczą nam takie esencje many, myślę, a te takie bardziej wartościowe, chociaż no, 6 tylko sztuk złota warte, to możemy pogonić. Podobnie zresztą jak tutaj ten większą butelkę nieco, no i tą pełnię many też. Raczej tego nie będziemy używać. Dobra, zostawimy sobie jakieś tam kwiatki. Do tego jeszcze sprzedamy mu... o, tutaj te pierścienie. Mamy pierścień żelaznej skóry. Raz i dwa. Magicznego pancerza. Pierścień obrony. Nietykalności może sobie zostawię. Za to ten pierścień mocy, który daje 3 do siły. Pogonimy. Dobra, są jeszcze runy. Tu jest runa strachu. O, to jest coś więcej warte. 225, także takie coś możemy sprzedać. Do tego jest lotowa strzała, leczenie lekkich ran. Tu jest święty płomień. No i teleportacja do przełęczy górniczej doliny. Chyba jedną moglibyśmy sprzedać, bo w sumie mamy dwie takie runy. One chyba w to samo miejsce przenoszą, więc tak czy siak raczej nie zrobimy użytku. Pogonię tą runę, a co tam? No i trochę się zrobiło jakoś więcej miejsca. Tu jest róg cieniostwora, są te jeszcze żądła, zostały nam jakieś niewielkie klucze, skóry. Skóry to sobie sprzedamy. Nie wiem, czy skórę błotnego węża Bosper będzie chciał. Surową stal możemy zgonić. Tu jest jeszcze
Jakiś akwamaryn, jakaś perła. Dobra, sprzedamy akwamaryn, perłę. Tu jest nawet czarna perła. Ciekaw jestem, czy do czegokolwiek użyteczna. Złote naczynie, złoty naszyjnik, bryłki złota. Tutaj są jeszcze posążki Innosa. Ten jest cenny posążek Innosa, choć kwota taka sama. Dobra, też sprzedamy. Łodyga bagiennego ziela. To chyba można gdzieś tam komuś opchnąć za lepszą cenę. Chyba fortuną, tak mi się wydaje. Ten pierścień otwiera portal. Tu są płyty, pazury, żuwaczki, cholera. Skóry dzika. Dobra, te żuwaczki możemy chyba sprzedać. Chociaż one chyba też regenerują manę. Tak mi się wydaje, coś takiego było. Może warto by wykorzystać. Zobaczymy. Jakiś węgiel jeszcze tutaj jest. Skała krystaliczna, runa, srebrny świecznik. O, takie rzeczy możemy sprzedać. Pierścienie. No i z grubsza to wszystko, co chciałem opchnąć. 20 tysięcy sztuk złota wpadło, także nie jest źle. A do tego jeszcze musimy pogadać sobie z Bosperem, poprosić go o wymianę skóry za złoto. Gdzie się szwendałeś tyle czasu? Człowieku, wszędzie, po całej wyspie. Coś tam mam. Zobaczmy. Mam dla ciebie kilka skór. Mam dla ciebie kilka skór. Wilcza skóra! Nieźle! Skóra warga? Te bestie są niebezpieczne. A co to za skóra? Jeszcze skóra chyba trola. To? To jest warte małą fortunę. No nie wątpię. Dobra robota. Przyjdź do mnie, jak będziesz miał następne. Jasne, jasne. Dobra. To jeszcze pokaż mi swoje towary. Dobra, tutaj też mamy jeszcze 100 sztuk strzał. Skórzany pas się raczej tutaj nie przyda, żeśmy mu tego tutaj nahandlowali. Dobra, jeszcze trochę możemy chyba dokupić tych strzał, myślę. Mamy już w tym momencie 1200, to jeszcze ze 3 razy poproszę go tutaj o strzały. Raz. Można wierzyć we wszystko. Pokaż mi swoje towary. Dwa. No i trzeci raz. Pokaż mi swoje towary. Dobra, pięknie. 1500 myślę wystarczy, to tak już całkiem fajnie uzupełnione, zwłaszcza teraz, kiedy jeszcze podciągnęliśmy nieco to strzelanie z łuku. Tu jest Rupert, chyba go już okradałem, tak mi się wydaje, kogo tylko szło to, żeśmy opędzlowali. Dobra, teraz wypadałoby gdzieś się ewentualnie kimnąć. Chyba najlepiej będzie skoczyć po prostu do tawerny. I spróbujemy rano o świcie jeszcze poprosić Innosa o znowu błogosławieństwo. Zobaczymy, czy uda się wyszarpać ten jeden brakujący punkcik zręczności. To byłoby coś i znacząco by pomogło, choć nie wiem, czy to jakoś na, czy to jest totalnie losowe, czy raz jakąś zręczność, raz siłę daje. Jak to działa, to trudno powiedzieć. Dobra, tu się kimniemy. Ciach. No i odpoczniemy sobie do rana. O, pięknie. Dobra, to lecimy jeszcze do kapliczki Innosa. Myślę, że zaraz możemy sobie wypić tego szybkiego śledzia. On chyba najbliższa będzie na farmie Lobarda, chociaż nie wiem. Zobaczmy, gdzieś te szybkie śledzie powinny być. Tutaj są 30 sztuk, cyk, do dzioba. I z rana już łoi. Doprawdy? To interesujące. Także skoczymy sobie jeszcze właśnie na tą farmę Lobarda. Porwę tą kapliczkę, zobaczymy, co nam z tego przyjdzie. Może akurat to, co potrzeba. To przecież wiadomo od dawna. No i mielibyśmy jeden, przynajmniej właśnie ten, tą jedną kwestię z głowy. Całkiem fajnie, myślę. Byłoby założyć sobie też taki smoczy łuk. Już wtedy to dostawałyby bęcki fest te potwory. Dobra, zapiszemy sobie tutaj rozgrywkę. Zobaczymy, co nam z tych modułów wyjdzie. 84. Ciach, dawaj
i nos. Módl się. No i chce się pomodlić. O, pięknie! Ostatni brakujący punkt. I tym samym mamy 160 punktów zręczności. O to właśnie chodziło. Dobra. Możemy sobie teraz założyć tą petardę, smoczy łuk. 160, o 20 punktów obrażeń więcej. No teraz już jesteśmy absolutny kozol. Chyba nie ma lepszego łuku dostępnego. Chociaż, no, mogę się mylić, bo w sumie nie wiem, ale... to wszakże jesteśmy w drugim rozdziale. Więc może gdzieś tam jeszcze są jakieś łuki, które wymagają, nie wiem, 200 zręczności, ale to już byłaby niezła petarda. Ważne, że mamy smoczy łuk założony. Możemy nawet sobie, albo jeszcze dobiegniemy do tej, do tego miejsca, czyli do kamienia teleportacyjnego. Tutaj ktoś zastygł bez ruchu. Tu z grubsza to, co chciałem wykonać, to wykonałem. Pogadaliśmy sobie z Kawalornem, sprzedaliśmy skóry, uzupełniliśmy strzały. Nic nowego raczej się nie pojawi w związku z faktem, że nie ruszyliśmy dalej wątku fabularnego, czyli gdzieś tam dalej tkwimy w drugim rozdziale i tak długo, podejrzewam, jak nie zameldujemy samemu Garondowi o tym, co udało nam się ustalić w kwestii ekspedycji. To raczej... co tu się dzieje? Tak co chwilę upadam. Chyba chore kolano. W sumie to jest jeszcze kilka... Tepist chyba kiedyś zostawiłem jaskinię na górze, ale to może następnym razem. Pamiętam, że cieniostwór tam grasował i chyba go nie wyczyściłem. Warto by było się nim, podejrzewam, zająć. I oczyścić jaskinię, chociaż nie pamiętam. Może oczyściłem? Chyba używałem. Nie. Chyba używałem magię lodu, żeby przymrozić go. Więc z tego, co kojarzę, to faktycznie już wyczyściłem tą jaskinię. A tak sobie właśnie szukam w głowie ewentualnie, gdzie tutaj jeszcze w samym tutaj Korinis czegoś nie wykonaliśmy, ale chyba większość lokacji... ukatrupiliśmy, co tylko się tam gdzieś biegało i ruszało. Mało było takich potworów, które faktycznie żeśmy tam omijali szerokim łukiem. Może jeszcze jeden cieniostwór, który gdzieś tam chyba został w tej jaskini nieopodal mostu, przez który przechodziliśmy z Laresem, ale to chyba tyle. Reszta wydaje mi się, że tak z grubsza wyczyszczona. Dobra, to chyba będzie najbliżej, co? No, tak. Czyli bliżej już raczej nie podejdziemy sobie. W Jarkendarze już byliśmy, możemy znowu ewentualnie dziabnąć sobie szybkiego śledzia i znowu przenieść się bliżej wejścia do przełęczy. O, jeszcze jakiś kwiatek tutaj. Ale już się nie mogę doczekać, wypróbować na tych nowych potworach właśnie jakichś tego łuku w połączeniu jeszcze z tą podniesioną sprawnością. Jeśli chodzi właśnie o same strzelanie z łuku. Zobaczymy, czy będzie jakakolwiek różnica. W sensie jakaś na pewno, tylko czy zauważalna. Dobra, przechodzimy przez oborę. I idę do środka. Trochę nas tam potworów jeszcze czeka. Mianowicie... Teraz się... chyba nie ma takiego znaczenia. Aczkolwiek nie wiem, czy tutaj nie będzie szybciej, żeby przekroczyć granicę. I wtedy przeteleportować się za pomocą runy. Chyba na zamek będzie najlepiej. Tak mi się wydaje, moglibyśmy się wtedy pofatygować gdzieś tam, może bliżej tych obozów orków i tam coś spróbować ukatrupić, ewentualnie znowu wrócić sobie do tej centralnej części. O, Diego. Jesteśmy na miejscu. No. Pozostało
część drogi zaliczę już sam. Cholera. Muszę załatwić parę spraw, zanim pójdę do Korinis. Okej. Okay. Dziękuję ci, przyjacielu. Do zobaczenia w mieście. Cholera, to żeśmy chyba dwa razy dostali doświadczenie. Nie wiem, czy on tu... A, on tu sobie będzie teraz siedział. No dobra, ale już raz dostaliśmy doświadczenie za doprowadzenie go na miejsce i teraz się okazuje, że chyba ponownie wpadło. Dobra, nie będę narzekał. Zapiszmy sobie rozgrywkę tutaj pod numerem 84. O. Dobra. No i teraz myślę, możemy wykorzystać runę teleportacji do zamku. To jest numer 5. Ciach, pięknie. No i teraz przejdziemy sobie z zamku. Jest jeszcze chyba stosunkowo wcześnie, dokładnie 9:39. Mamy cały dzień, aby gdzieś tu zapolować na stwory. Myślę, że zejdziemy sobie stąd i wtedy mogę zamienić pancerz na te... O bogowie. Ale się pośliznąłem. Dobra. Halo. Dobra, tam są jakieś wargi. Ciekaw jestem, czy trach. Babę w piach. No dużo nie zmieniło to w... O, dobra, coś tam jednak. Ty, jeden zleciał. Te się jakoś tutaj przenoszą. Cholera. Oj, dostał całkiem nieźle. Taką... Znaczy, dalej to wymaga strzelenia dwóch. Dwa razy w sensie, ale... Okej. Trach. Pięknie. Dawaj, co tu masz? Jedna skóra, druga skóra. Lecimy dalej, zobaczymy. Chyba myślę, wyczyszczę sobie po prostu wszystkie orki naokoło tutaj. Zobaczymy, czy... O, pięknie. Teraz na dwa strzały chyba będziemy rypać. O ile trafimy też. Jednak troszkę... W dalszym ciągu jest kłopot. Aczkolwiek... Dobra. Może być. Dwa strzały to już nie kiepsko. Ol, pięknie. Teraz będziemy pruć tutaj. Trzeba zdobywać cenne punkty doświadczenia. O, i cyk. Dwójeczka. I lecimy następnego. Tutaj jest dwóch jeszcze. Tam jakiś chyba szaman się kręcił. O, jak już pójdzie pierwsza strzała, to ta reszta jakoś jeszcze okej jest. No chyba. Cholera, bida z nędzą. Dobrze, że tamten się zablokował. Jednak 59% to nie jest jeszcze jakoś przesadnie dużo. Chyba, no bo patrząc na to, to totalny... Niczego tu nie znajdę. Tutaj no miszmasz, jakiś losowy efekt. Czasami trafimy kilka razy z rzędu, a innym razem i 5 strzał pod rząd. Chybi celu. Dobra, tutaj poparaduję trochę z wyciągniętym łukiem na wypadek, gdyby się okazało, że w tych chatach ktoś jednak mieszka. Ale chyba czysto. Tutaj ślady krwi jakieś są. Nie, to nie jest... To jakiś język ognistego jaszczura i co? Skóra topielca. Z daleka wyglądała jak jakaś szata. Trochę. Dobra, zobaczmy sobie tego jegomościa. Czy on coś tutaj ciekawego miał? O cholera, tam elita jest. I chyba znowu zapowiada się na deszcz. Ty, ale to on nie jest sam. Tam jest jeszcze... szaman. I to dwóch chyba. O kurczaki. To trzeba będzie go odciągnąć jak nic. Spróbuję może jakoś tam się wstrzelić. Ciekaw jestem, czy dosięgnie celu. Może z góry. We. Jakby dało radę gdzieś tam plasnąć typka, to byłoby super, ale chyba dalej bida z nędzą, jeśli chodzi o to trafianie. Chyba w podłogę strzelam, tak mi się wydaje. Na to wygląda. Trafi któraś go tam w ten tyłek? Czy niekoniecznie? Cholera. No bida straszna. O. Dopiero tak blisko muszę podejść, żeby... Łe! Ole prują. Jeden z drugim.
Dobra, ewakuacja. Gdzieś tutaj zygzakiem. Może się uda przyciągnąć tutaj bliżej tej budy. Byłoby spoko, jakby wylazł. Tra. O, dostał. I myk. I łup. O, pięknie. Raz dostałem, ale reszta jakoś poszła. Cholera, nawet elitę mamy na 3 strzały chyba. To też nie jest źle. Tego by się przydało jeszcze, o, ustrzelić. Pięknie, cholera. Dobra. Szaman, co ty tutaj miałeś? Tu jest ta elita. Dobra, mikstura się przyda. Cholera, wiecznie leje. Jak nie tutaj, to... Korinis. Ono tutaj. Jakieś wilki tam daleko. Cholera, ale teraz przyjemnie, trzeba przyznać. Ten się tutaj ork wędzi. Cholera. Ogniste ziele. Esencja i surowe mięso. Może być. Zobaczymy kolejną chatę. Czy tutaj też coś ciekawego się znajdzie. Ile w ogóle mamy punktów doświadczenia? 279 515, czyli tysiaka nam jeszcze brakuje. Z jakieś 4 orki jesteśmy w domu. Będzie 33. Poziom to już też nieźle. Trach. Dobra, ten leży. Tu jeszcze leży, tam jakiś topielec chodzi. Tej strony chyba właśnie jeszcze tak za bardzo nie zwiedzaliśmy. A z tego co kojarzę, to tutaj jednak zostało trochę orków. Ciekawie to wygląda właśnie w tym deszczu, w tym półmroku. O cholera. Ucaczaka, dobra, zdech. Ciekawe, one mają jakieś ostrza takie chyba na łapach. Nie tylko broń w łapie, ale jeszcze jakieś takie do dziobania tutaj. Cholera, tylko te zarysy widać właśnie tych sylwetek orków. Wykorzystałbym tutaj może właśnie jakiś zwój na przykład z deszczem ognia. Chociaż no, dobrze mi się strzela z łuku, muszę przyznać. Całkiem fajnie się tutaj pruje do tych niczego niespodziewających się orków. A tu taki asasyn chodzi, klepie je tam gdzieś strzały wysyłając. Okej, tam mamy szamana. O cholera, coś tu biegnie. Raz i dwa. Raz i dwa. Łe. Dobra, dostałem w dziób, więc może się wycofamy. Fajnie, że wpadł poziom. Oho, idzie. No. Witam. I żegnam. Dobra. Uzupełnimy sobie może trochę żyćko. Możemy zjeść jeszcze trochę ciemnych grzybów. Nie wiem, ile ich tam potrzeba spędzlować, aby awansować manę o kolejne 5 punktów. Ale do zestawu się tam przyda. Do tego jeszcze moglibyśmy wykorzystać tutaj, myślę sobie, jakiś właśnie o raz, dwa, to co żeśmy tam skrzętnie tym orkom zwędzili. No już setka strzał poszła, ale też spoko, bo wpadł poziom. Ciekawe, że tu tyle nagrobków. Zastanawiam się, kto je tutaj sprawił, ten pogrzeb i pochówek. Czy to jeszcze wcześniej jakoś, zanim palisada padła, czy później? Dobra, tu mamy jeszcze szamana. Tu leży jeden. O cholera. Ty, bo to chyba elita, co? Nie, to zwykły, okej. Okay. Dobra. Już się wystraszyłem, ale... Znaczy, wystraszyłem. W sumie elita po prostu 3 strzały przyjmuje, a nie 2. Ale rąbanie. I pomyśleć, że kiedyś tych wszystkich orków za pomocą ulumulu żeśmy minęli. No a teraz się z nimi rozprawiam. O, się namnożyło ich tutaj, trzeba przyznać, sporawo typa. Jeszcze zobaczymy właśnie. Tam coś leży, kolejne orki grasują, a tu leje i leje i leje cały czas. Może niedługo przestanie, zobaczymy. Jest chyba jakaś skóra. Oho, przestaje padać, super.
O! Coś tu warczy na mnie, chyba wargi. Ciach, ciach. I raz, i dwa. Pięknie. Sam w pojedynkę całą armię orków wyciął, a paladyni tam siedzą i się zastanawiają, co tu zrobić. Ciekaw jestem, czy w tych ruinach wokół zamku coś ewentualnie, potencjalnie takiego użytecznego można znaleźć. Myślę, że warto by się tutaj przejść i zobaczyć. Może nóż widzę. O! Dobra. Raczej nic, ale nieznany żołnierz. Tutaj chyba jest sama ta główna brama. Kiedyś tutaj właśnie spotkaliśmy Diego. To chyba była jego chata gdzieś tutaj nieopodal. O cholera, dobra, tam są jeszcze jakieś orki. Dobra, spróbujmy z tym jego mościem teraz. Może uda mi się jakoś tak pojedynczo ich wycinać. Po lewej stronie są psy, które podejrzewam rzucą się wszystkie trzy na raz. Czyli też trzeba będzie przeznaczyć na nie jakieś sześć strzał. Oho. Dobra, jeden leży. Drugi leży. Trzeci leży. Pięknie. Dobrze, że nie zmieniałem jednak tej zbroi. Wziąwszy pod uwagę, jak blisko jesteśmy, to za... O cholera. Coś się wydarzyło. Który tutaj? Gagatek. Chyba ich więcej, co? O, właśnie. Ucaczaka. Zaraz zobaczymy. Może jak przestaną mnie tutaj gonić, to spróbuję się obrócić do nich. Ty biegnie cały czas? O dobra, tutaj spróbujemy. Szczęścia. Halo. Ty orek. Orek. Ho. Dobra. Coś tu się dzieje. No nie są to zbyt rozgarnięte typy, na szczęście. Dobra, tutaj mamy jakieś fanty. Ten to nawet skórkę miał przy sobie. Też spoko. Zobaczmy, czy ten ma jakiś eliksir. I coraz mniej nam zostało. Chyba zaraz zatoczymy pełne koło. Zostało jeszcze kilku szamanów. I myślę, że mielibyśmy z grubsza teren wokół obozu. Oczysz... O cholera, dobra, nie tylko kilka szamanów, ale tam jeszcze jest całe jakieś elity. I śmietanki. Zaraz zobaczymy. Spróbuję tego elitę zgarnąć. Dobra, jeden leży. Tutaj też coś się dzieje. Łe. Cholera. O bogowie. Trochę mi oczy na wierzch wyszły, ale taki pazerny się troszkę zrobiłem. Mówię, a co się będę ruszał, może się uda ukatrupić. Na szczęście tamten szaman nie poszedł. Gdyby poszedł, to mogłoby to się tragicznie dla nas skończyć, ale powiodło się. Dobra, łykamy teraz te baniaki z tą życiodajną esencją. Raz, dwa. Tutaj jeszcze dogryziemy sobie mięskiem, ale naprawdę sporo punktów doświadczenia wpada, tak myślę, zabijając tutaj na lewo, na prawo tych orków po 300 za każdego orka, do tego jeszcze właśnie te wilki gdzieś tam ukatrupiamy, ale to naprawdę nie jest źle i myślę, że jeśli wyczyścimy sobie jeszcze ten drugi obóz, który tam w tamtym kierunku gdzieś był, to może by dało radę jeszcze wyszarpać kolejny poziom. W sumie mamy 285 965, a zatem prawie 286 tysięcy na 297 500. No to trzeba jeszcze z jakieś 10-11 tysięcy, ale no powoli, powoli myślę, że da radę. Tam mamy jeszcze jakiegoś szamana. Podszedłbym do niego trochę bliżej, zamiast się z nim szarpać i po prostu wygłupiać na jakieś kulki. Cholera, dobra, to są raz. Drugi raz. Pięknie. Tam jeszcze jest kolejna ekipa. Cholera. Orkowy miecz wojenny. Tutaj chyba jakaś nawet tablica leży. Tak mi się wydaje. Kamienna tablica. Ciekawa jaka tym razem. Zaraz zobaczymy. Tutaj już zaglądaliśmy z tego co widzę. Tutaj dwójka już nie żyje.
tu jest kolejny obóz i to chyba cholera. Jeszcze ich tam się kręci trochę. Łe, ty, co tu się stało? A to ciekawe. Myślałem, że się nie da. Tu się okazuje, że można się wspinać po jakichś pałąkach. Zaraz zobaczymy. 80, bo nie chciałbym się zaciąć, a potem się okaże, że spadnę gdzieś pod tekstury i tyle będzie. Ty, no co tu się stało? Wlazłem ostatnim razem, a teraz... Teraz nie idzie, to chyba tylko tam. Można było się wspiąć. Dobra, tu mi jeszcze zostały chyba jakieś wargi. Nie wiem, czy je już tutaj... A nie, już są wygolone, dobra. To tam zostało jeszcze trochę orków. To jest ta centralna i ostatnia chyba grupa. Trochę ich tam siedzi, cholera. Wykorzystałbym zwój sobie tutaj, tylko nie wiem, czy będzie miał taki zasięg duży. Moglibyśmy spróbować. Zaraz zobaczymy. Tu jest zwój z przywołaniem deszczu ognia. Zapiszmy sobie rozgrywkę, zanim go tam gdzieś rzucę. Nie wiem, jak blisko trzeba podejść. O cholera, dobra, nieważne. Zanim zacznę to rzucać i rzucę, to się okaże, że wszyscy się już na mnie rzucili. Dobra, tutaj spróbujemy ich zgubić. Może uda mi się szybko wskoczyć do góry. Cyk. Łe. Dobra. Cholera, ty, jaki tam agent. Skoczył mi na pomoc, ale chyba dokonał żywota. Co tu się działo? To nie było zbyt bystre. Co chłop zrobił? Mówi, znowu jeden z tych parszywych bestii skoczył, kurczę, prosto z muru. Udamy, że jednak dostał jakąś strzałą, niczym Boromir we Władcy Pierścieni i oddał życie, by bronić hobbitów, a nie poległ w głupi sposób. Cholera. Niezbyt rozgarnięty chłopina. Zupa rybna, 14 sztuk złota, ale dziękuję ci za poświęcenie. No nie mogę, stypa. Co za desant chłop chciał zrobić, a na deskę skoczył i... Nie przeżył niestety. Dobra, ale większość już żeśmy wycięli. Została chyba ostatnia grupa. Łuk spisuje się do tej pory rewelacyjnie, muszę przyznać. Jestem bardzo zadowolony. No może oprócz tego małego detalu, że faktycznie jednak dalej te nasze strzały chybiają celu dość często. Ale okej, no. Od bidy może być. Łapaj tam, pan. I raz, i dwa, i trzy. Poczekaj, dosięgnę cię kiedyś. Ręka sprawiedliwości cię dosięgnie. Może w następnym odcinku. O cholera. To jakieś samonamierzające. Ule chłop miał. Ty, jeszcze tam zostało tych... Ja pierdziele. Ile ich tutaj... Przywiało. Więcej was tam matka nie miała? O, dobra. To jeszcze dwie beczki. I może jedną albo dwie takie. O, coś takiego zrobimy. Dobra, została chyba ostatnia tutaj grupa. Dobra. Elita biegnie. Raz, dwa. O, ucaczaka. Pięknie. Dobra, dawaj tę beczkę. Przyda się piciu. Może tam gdzieś teraz tego... Oho, dostał chyba. Chodziło o szamana, ale w sumie jak... wojownicy dostali, to też spoko. Dobra, jeszcze tego szamana spróbujemy szybko tak dziabnąć jakoś. Trach. I raz. I raz. O, dobra. Też dostałem jakąś tam ostatnią kulą, ale spoko. Większość udało się tutaj wyciąć. Chybaśmy wycięli cały obóz, który tutaj był. Mam nadzieję, że nie było na niego jakiegoś zadania. Ale pięknie, cholera. Wszystkich ukatrupiliśmy. Co tylko się dało, to żeśmy tutaj ustrzelili. Przyznam szczerze, że całkiem fajna zabawa. Podoba mi się to polowanie na orków. I podejrzewam, że to jeszcze nie ostatnie oddziały, które tutaj spotkaliśmy. W końcu była mowa o jakiejś armii, także przyjdzie nam pewnie walczyć nie tylko z orkami, ale prędzej czy później spodziewam się, że i ze smokami trzeba będzie się zmierzyć. Tym niemniej bardzo mnie cieszy właśnie, że tutaj tyle
tych orków udało się wyciąć. To jednak sporo cennych punktów doświadczenia. Tu jeszcze są jakieś komary, fruwają i tam topielce. Także zapiszmy sobie najpierw może rozgrywkę. O, tu pod numerem 84 cały czas. Jeszcze bym sobie chlasnął te topielce, skoro i tak tutaj już gdzieś jesteśmy. Trach. Halo. No. Może podejdźmy po prostu bliżej. O, witam. Do widzenia. I ty też. Dobra. Czy tutaj coś ciekawego rośnie? To jest moje pytanie. Raczej nie. Kiedyś tutaj chyba była jaskinia taka, z tego co chyba dalej jest. Cholera. Ciekawe. Kiedyś pamiętam jeszcze w pierwszej części, gdzieś tutaj trafiliśmy taką. O, i proszę. Ale, o, coś tu leży jednak. Co to jest? Zwój z przemianą chyba w smoczego zębacza. Elegancko. Może się przyda. Skórzany mieszek. Tutaj jeszcze są jakieś ziółka. Szkoda, że nie coś cenniejszego, ale takie ziółka i też nie pogardzę. Dobra, tam mieliśmy jakieś topielce i je udało się już wyeliminować. Zaraz zobaczę jeszcze, bo kamienną tablicę zebraliśmy i zastanawiam się, czy to jakaś ciekawa... Co tam jest grane? Skąd ty się wziąłeś? Co one się tutaj pojawiają? Co jakiś czas? To byłoby osobliwe, muszę przyznać. Może jednego pominęliśmy, bo gdzieś tam poszedł akurat skorzystać z toalety. I przychodzi, a tu kumpli nie ma. Gdzie są wszyscy? Dobra, ale chybaśmy wszystko tutaj wyeliminowali. Tam jeszcze trójka krwiopijców fruwa. Zaraz zobaczymy, to sobie je już może chlaśniemy z Betty. Choć nie lubię walczyć z krwiopijcami z... Znaczy, nie lubię. W sensie, czasami tak po prostu świrują, latają naokoło i trzeba się namachać tym mieczorem. Dobra. Ale tym razem jakoś poszło. Dobra. Tutaj chyba wszystko. No i właśnie tam jest ta cała chyba nowa palisada. Tu wszystko utworzyli orkowie, tak jak zabili dechami. Całkowicie przejście, tudzież właśnie wyjście z wyspy. Bo podejrzewam, że tą stroną można by spróbować ewentualnie właśnie odpłynąć na łajbie, bądź co bądź sami paladyni mogliby tutaj przypłynąć swoim okrętem i zabrać rudę. A tak to po prostu odcięli możliwość ucieczki. Jeszcze tutaj zostały jakieś pojedyncze stworzenia. Okej. Ciach. Dobra, pozbieramy sobie jeszcze tutaj skórki. Tam chyba ścierwojady. Ciekawe, bo wydaje się, że trochę się tak jakby to wszystko zamieniło miejscami. Tam, gdzie kiedyś były takie silniejsze stworzenia, teraz są słabe, a tam, gdzie były słabe stworzenia, to teraz grasują właśnie jakieś dziwne stwory. Chociażby właśnie tam, pamiętam, po drugiej stronie chyba jaszczury były, co jak na ten etap, kiedy tam przebiegaliśmy, to dość one mocno chlastały, więc takie raczej nieciekawe stworzenia. Teraz są tam natomiast właśnie ścierwojady. Cholera, te orki to się nie patyczkowały. Przecież tu taką zaporę tutaj walnęły, jakby co najmniej, nie wiem, tamę chciały stworzyć, a potem zalać to wszystko. Choć akurat w tamtym kierunku woda wypływa, a nie... W sensie, znajduje ujście do rzeki. Tudzież raczej morza, o, tak powiem. Dobra, jeszcze może... Jeszcze możemy się uporać tutaj z tymi pojedynczymi stworami. Ech, to już wytnę, te kuraki to już wytniemy po prostu z miecza. Cholera. Ale piszczenie odchodzi na potęgę. Dawaj jeszcze te. Zarżniemy wszystko. No,
ciekawie by było, żeby mnie te kuraki zadziobały jeszcze. Ja tu walczę z jakimiś orkami. Tu poniósł śmierć w wyniku konfrontacji z kurami. To by była. O, jakiś zwój tam jeszcze był. Dobra, tutaj jeszcze mamy jakieś mięsko. Też możemy pozbierać. W sumie raczej nie jest to szczególnie dużo warte. Zwłaszcza, że puściliśmy gdzieś tam 50 sztuk tego mięsa. Ono raczej nie daje niczego poza, no tylko odnawianiem życia. Ale zobaczmy, bo tam jeszcze chciałem zobaczyć na tą jakąś kamienną tablicę, która wpadła. Tylko teraz znajdź to, o czym mowa. Tu jest siła, tu jest życie, chyba dwójka, to coś takiego. Okej, może być, w sumie. Możemy to wykorzystać. Najwięcej oczywiście będzie fajnie tutaj wykorzystać te, które są na trzecim poziomie, bo jednak mimo wszystko sporo bonusów nam to też tutaj gdzieś da. Tak czy siak, myślę, że to będzie doskonały moment na to, aby zapisać sobie w tym miejscu odcinek i zakończyć jego nagrywanie. Natomiast jeszcze w następnym odcinku, no to zobaczę, przejdę się tutaj wzdłuż tej palisady, którą stworzyły orki i zobaczymy, co też możemy natrafić w tym rejonie. Zobaczymy, jak daleko się też ciągnie. No i zostały nam chyba, tak myślę, ostatnia lokacja, którą tutaj można by zwiedzać. To jest stara wieża Xardasa, a przynajmniej no, wieża, w której wcześniej urzędował. Plus jeszcze to do końca ewentualnie sprawdzić to miejsce, w którym urzędowały te ogniste golemy. To myślę być może dałoby nam tutaj optymalną ilość tych punktów doświadczenia, aby awansować na kolejny 34 poziom. Mamy 291 695 na 297 500, czyli tak mniej więcej 6 000 nam brakuje. Wtedy mielibyśmy 22 punkty nauki do rozdysponowania, no i albo przeznaczylibyśmy je na kolejne łącznie 10 punktów biegłości w łukach, albo na przykład zainwestować te 15 punktów w biegłość z władania językiem, no a wtedy zostanie nam 7. To tak raczej nic z nim nie zrobimy. Zobaczymy, jak to będzie jeszcze wyglądało. Także tyle ode mnie. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Chciałbym Wam życzyć przyjemnego popołudnia bądź wieczoru. No a my, jak zwykle, widzimy się w następnym. Także trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.